Dzień dobry. W kolejnym nowym dniu naszego życia witam Cię bardzo serdecznie w sobotę 12 września 2020 roku w Codzienniku Biblijnym, gdzie czytamy Słowo Boże z książeczki z Biblią na co dzień, zapisane w Starym Testamencie w Psalmie 24, wierszu 1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Natomiast w Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła do Efezjan w 5 rozdziale i 15 wierszu czytamy: Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Drodzy, zastanawiając się nad usłyszanym przed chwilą Słowem Bożym, na dzisiejszy dzień chciałbym posłużyć się przykładem i już na wstępie postawić pytanie. Co byśmy powiedzieli o człowieku, który stoi nad brzegiem morza i wrzuca do niego prawdziwe perły? Po pierwsze, można by powiedzieć, że nie zna wartości tych pereł. Po drugie, jest chyba człowiekiem niemądrym, wyrzucając tak drogocenny kruszec. Lecz czy my często tak właśnie niemądrze nie postępujemy? Zastanówmy się nad tym właśnie dziś. Myślę, że warto. Stare powiedzenie mówi, że czas to pieniądz. Można by tą sentencję ująć także w słowach: czas to droga perła. Czas to kosztowny sznur pereł, zaś niewłaściwie spędzony czas to jak gdyby wyrzucanie tych pereł do wody. Bardzo często narzekamy w dzisiejszych czasach, że brakuje nam czasu. Wielu ludziom brakuje codziennego wytchnienia. Nawet w dobie pandemii koronawirusa. Nieraz brakuje go, gdy mamy poświęcić czas na sprawy Boże, dlatego że gdzie indziej go marnujemy. Niektórzy mówią, że smartfon, tablet, laptop, surfowanie w sieci jest złodziejem czasu. Lecz to wszystko zależy również od nas samych. Niewłaściwe prowadzone życie chrześcijańskie polega na tym, kiedy ponad Pana Boga i ponad Kościół stawiamy coś lub kogoś innego. A nie mieć czasu dla Boga oznacza zmarnować czas w swoim życiu. Dlatego tak ważne jest to dzisiejsze apostolskie napomnienie, które czytamy u progu dnia. Wykorzystujcie czas. Bądźcie więc zaangażowani. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, gdyż dni są złe. Na czym więc polega to wykorzystanie darowanego nam czasu w sposób właściwy? Postępujcie nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Tak pisze i tak nam dziś o tym przypomina apostoł Paweł. Czas to także wspomniany już dziś kosztowny sznur pereł. To w momencie naszego urodzenia z Bożej łaski rozpoczął się on dla nas. Został Tobie i mnie powierzony kosztowny talent, którym mamy szafować jako ludzie mądrzy. Pamiętając na słowa psalmisty: Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Tego możemy doświadczać w codzienności, obserwując świat wokół nas, ludzi wokół nas. Choć nie wiemy, jak długo potrwa nasze życie. Nie wiemy, kiedy umrzemy, czy w młodości, czy w sile wieku, czy w sędziwości, czy też nagle i niespodziewanie. Dlatego postępujmy nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy ludzie. Zgodnie z tym, o czym pisze apostoł Paweł: baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Niemądry wykorzystuje swój czas, czy to w jakimś próżniactwie, albo na innych przyjemnościach, które pochłaniają jego siły cielesne i duchowe. Mądry natomiast wykorzystuje swój czas na odświeżaniu nowych sił. A do jakiej grupy ty należysz? Wykorzystujmy nasz czas jako ludzie mądrzy. Apostoł dalej pisze, ale bądźcie pełni ducha, a więc Ducha Bożego, by dobry i prawdziwy duch pobudzał nas do radości, dziękczynienia i śpiewu. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dlatego wykorzystujmy zatem ku dobremu ten darowany czas i to, co Bóg każdemu z nas podarował. Wtedy jako ludzie wiary będziemy ludźmi mądrymi, a tacy właśnie mają być wierzący, chrześcijanie. Dla drugich zaś staniemy się błogosławieństwem. Niech Bóg łaskawy i pełen miłości nam w tym na co dzień dopomoże i błogosławi na co dzień. I pozwólcie, że na koniec zakończę modlitwą Alberta Szwajcera przeznaczoną na dzisiejszy dzień. Kochany Boże, chroń i błogosław wszystko, co oddycha. Zachowaj od wszelkiego zła i daj spokojny sen. Dobrego, błogosławionego dnia. Z Bogiem.